że pani się tutaj świetnie bawi, więc proszę mi powiedzieć, jak to jest tą zabawą tutaj. Wie pan co, ja jestem tu pierwszy raz i jestem pod wrażeniem, bo jest tak piękna impreza, tyle i do dzieci tych niespodzianek, zespoły fajne, no miejsce cudowne. To jak pani tu trafiła? Skąd się pani tu wzięła, że pierwszy raz? Ja plakatu szukam. I tak lubię różne miejscowości, bo ja, gdzie muzyka, to ja jadę. A to skąd pani jest? Ja jestem Wilcza. Aha, specjalnie przyjechała pani na ten festyn. Tak, ja jeżdżę wszędzie, gdzie fajnie jest, to jeżdżę. Okej, okay, co panią tutaj się na razie najbardziej podobało? Co panią zaskoczyło? Organizacja. Ludzie, no tu jest wszystko. Te plecienie wianków, ta orkiestra, no wszystko, no trudno wymieniać, żeby coś nie było tak. A z tą muzyką też była chyba piękna. Tak, bo to zespoły, które lubię. Okej, okay. To jest festyn organizowany przez księży, przez parafię. To też chyba fajna sprawa, że taka inicjatywa z ich strony. Akurat tego jednego trochę znam z lat dawna. Jak myśmy mieli taką śląską rodzinę, to myśmy tak kiedyś... Nas jako grupa była, teraz już się to wykruszyło, nie? To starsi już wiadomo. Ale to kiedyś była fajna sprawa, gdzie muzyka to nas było i 200. A księdza pani zna, tak? To niech pani coś o tym księdzu, niech pani trochę poplotkuje, obgaduje. Jaki to jest? Taki pozytywnie. Pozytywny, wszystko jak najlepiej. Okej, okay. Ale to jest taki ksiądz, widzę, z fantazją dużo chyba, nie? Tak, i tak ma być. On jest bardzo wesoły i do tańca, i do różańca, jak to mówią. Proszę mi się przedstawić. Iwona Żmuda. Pani Iwonko, pani tu z racji jakiś służbowo, czy tak jako po prostu wolontariusz? Jako wolontariusz. No to więc niech pani powie, co pani tu robi. A więc my tu akurat z grupą przyszliśmy piękne wianki robić, wspomagamy tu księdza, także zachęcamy tu wszystkich, żeby przyszli i dzieci mogą same zrobić wianki i dorośli tak samo i pomagamy zrobić. Okej, wianki, ale ten festyn ma szersze przesłanie, jest dedykowany rodzinom, ksiądz mówił, że chce tutaj jednoczyć rodziny i pokazywać im, jak fajnie jest być rodziną, tak? Jak pani to widzi jako... Nie, to już jest drugi festyn przez tą parafię organizowany, tak hucznie, także zgadza się. Rzeczywiście jest to dużo osób z dziećmi i rzeczywiście jednoczy tą społeczność parafialną, także dużo osób przychodzi, wierzących i niewierzących nawet zdarza się. Jest to dwudniowa impreza połączona z odpustem. To też chyba jakieś takie szczególne wydarzenie dla sośniczan. Jak pani sądzi? No bardzo szczególne, bo wiadomo, że odpust, no to trzeba przyjść i nie dość, że to jest, jakby to powiedzieć, przeżycie duchowe. Także rodzinne takie przeżycie, bo uczymy jednak te nasze dzieci bycia w grupie i w społeczności rodzinnej. Ewa. Słuchaj, zawitałaś na ten festyn rodzinnie, tak? To z kim tak, się tu przyszli? Okej. Okay. Jak się dowiedzieliście o tym festynie? Skąd? Czy chętnie tu przyszliście? A tutaj odczucie oczu oczki. Okej, okay. Od znajomych. Jak ci się to podoba? Co tu zobaczyłaś, co ci się to podoba? No fajnie, taki festyn rodziny, to wiadomo, i łączy tak samo z dziećmi, występy też ładne są, także idzie coś pozwiedzać. Dziecińce lata, córki się przypomniały, wiadomo, po straganach mnie poobnosiła. Jak prawdziwe panie macie wianki na głowie, to też chyba taki urok takiego typu zabawy. Tak, bardzo piękna zabawa. Bardzo się podoba. Także coś innego takiego niż na co dzień człowiek ma. Słuchajcie, tak poznając tego księdza, to powiedział trochę szalony, zrobiąc taką imprezę dwudniową na półsośnicy. Jak ty to oceniasz? No myślę, że takie rzeczy powinny istnieć, bo wiadomo, rodziny w całości się łączą po prostu. I to jest dobry, bardzo dobry pomysł. Okej, okay. A co tutaj cię najbardziej zauroczyło, spodobało, rzuciło się w oczy, co zapamiętasz? Dużo rzeczy, to już dawno na takich festynach nie byłam, także gdzieś ten urok po prostu. Słuchajcie, hasło się, to jest jakby ideą tego festynu jest rodzina, jednoczenie rodziny.
To też chyba ważne przesłanie w dzisiejszych trudnych czasach, kiedy z tą rodziną to nie tak, nie zawsze jest tak, jak sobie to wyobrażamy. No czasami jest ciężko, ale trzeba zawsze gdzieś się dzieci zabrać w kartce i po prostu gdzieś tam po prostu razem wyjść. Podstawą jest spędzanie razem z dzieckiem czasu.